Witam, tu Alistair of Greenward. Pogadajmy z tym łobuzem, Gullifordem. Książę, udało mi się zdobyć gwiezdny kostur. Nie było to proste. Najpierw musiałem... Tak, przyjacielu, oczywiście, ale może później. Gulliford wyrywa ci kostur z ręki i wkłada go do pokrytej wyrzeźbionymi runami szafy. Następnie zamyka ją, a klucz chowa do kieszeni. No proszę, gwiezdny kostur. Kto by pomyślał, że barbarzyńcy z odległej wyspy uda się to, czego nie mogło dokonać wielu śmiałków. Ale w sumie, co za różnica? Chyba powinienem cię wynagrodzić lub przynajmniej pokryć koszty podróży na następne. A co z portalem? Cieszę się, że pytasz, przyjacielu. Budowa portalu została zakończona godzinę temu, ale musimy użyć go natychmiast. Chciałbym, żebyś w tej chwili tam się udał. Mam nadzieję, że zwalczyłeś już swój lęk przed portalami. Może trochę tofi na drogę? Nie dziękuję, nie jestem głodny. Tu nic nie pojawiło się. A Armagedon jest dosyć kłopotliwy, bo trafia również w nasze jednostki. O, to tutaj, to nawet blisko. Oto trafiliśmy do nowej lokacji zwanej Demonis. A czy ja mogę wrócić? Mogę, fajnie. Wreszcie ciekawie trzeba było po posiłki. To będzie jak znalazł. Kryształki. O. Silni. Równa siła. A nie za ciekawie. O, słabi. Skrzyneczka. Słabi. Bijemy. Proszę nie uciekać. Co my tutaj mamy? Skrzyneczka. O! I nie rozeszli się. Kto jest drugi? Pająki? Trzeci też pająki? Czwarty... No to czyli mógłbym. Tylko, że jest ryzyko, że się rozejdą, więc nie, nie. To musimy zrobić troszkę inaczej. Może inaczej, tak. Zimowy taniec. Osłabienie. Śnieżyca. Mam nadzieję, że przeżyją, chociaż pająki, one są dosyć odporne. O, przeżyły. Dobrze. Co oznacza, że skrzynka jest nasza. I mamy trochę szału. Czy ja chcę ten szał wykorzystać? Może jeszcze nie w tej chwili. Natomiast tu możemy osłabić. Liczę, że Cerbery wpadną w pułapkę. Pająki zresztą też. Tu. Na pewno dobrym pomysłem jest krok do przodu. I runka szczęścia. Strzelamy. Nie zostało ich zbyt wiele. Tutaj, no wiadomo. Wezwanie do broni i na wszelki wypadek ustawiam was tutaj, abyście odcinali możliwość dojścia. A? Jednak okrężną drogą. A, teraz przed nimi nie ma żadnej przeszkody. Trzeba będzie strzelać. A, co? Tutaj nic. Strzelamy. Świetnie. I teraz tylko to trzeba zakończyć. Ale to nie jest wielkie wyzwanie. Jest fajnie. Ale pomału rośnie. 15 tysięcy? Mało. Milionerami tutaj nie zostaniemy. Co wy takiego tu pilnowaliście? A, kryształki. Ja już teraz tak bardzo ich nie potrzebuję. Po osiągnięciu pewnego archika. O! Z tymi nie chcę walczyć, bo pamiętam, że jakieś takie paskudy były strasznie groźne. O! Sporo...
sporo tego paskudztwa tu jest. Ale jest też skrzyneczka i to taka... Chociaż gdyby od paladynów jarlowy dostali dodatkowy ruch. Nie, ja muszę tak zrobić, żeby pająki przeżyły. Natomiast na pewno muszą zginąć... sukuby. Czyli ja to widzę w ten sposób. I... Śnieżycę puszczę w ten sposób, to oto. O. Z takim nastawieniem, aby jednak pająki przeżyły. Padły, padły. Obawiam się, że tych pająków było tak mało, że też by padły, więc dobrze uczyniłem. Tutaj najchętniej bym się w ogóle nie ruszał. Gorzej, jak te pająki wpadną w tą pułapkę, no to wtedy mówi się trudno. Nic na to nie poradzę. No nie, jest za duże ryzyko. Chciałem spowolnić, ale jest za duże ryzyko. Czekamy. Czekamy. Teraz tak. Biegniecie tu i jeszcze tu. I czekacie na ruch od paladynów. Który właśnie następuje. Tu nic. A, oddajmy turę. Tu podobnie. Najważniejsze... Nie! Nie! Dlaczego? No co za pasożyty. Słabiutka kasa. Zawrócili. Słabe. Tam coś jeszcze leży, widzę. Może mi się przydać. A tu? To jest takie miejsce, że nie mogą mnie zaatakować. No dobra, ale teraz przyjrzyjmy się. O, właśnie, o to mi chodziło. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym powalczymy z tymi idiotami.